Pusin, co ty tu robisz? Przecież sekundą tu nie stałeś! Pusin? Nawet tu? Okej, jeszcze poloko. Wać włosy? Pusin, znowu się historia powtarza! Kitek! Kitek myślał, że naprawdę już zmieniliśmy ten temat z Pusinem. Co ty znowu tutaj odwalasz? No bo Mufinka został mi ostatni cukiereczek pusinowy! No i co to zmienia? Bo kiedyś powiedziałeś, że jak zjem wszystkie cukierki, to dostanę giga Pusina. Co dostaniesz? Nie co, tylko kogo, no giga Pusina! Jeżeli by ja tak powiedziała... Sakurowy, nowy kubeczek Kitek, nie pusinowy. Z czemu on był tutaj? No narzekasz mi na Pusina sama, tak, tapeta pusinowa, tu wszystko z Pusinem, zobacz, i nawet w komputerze dalej trzymasz Pusina! To... racja. No i co teraz powiesz, nie zmieniłaś nic! Kupiłeś sobie tyle rzeczy z pięknej bestii, przywieźliśmy ci Kirby'ego jeszcze, a ty nadal nie chcesz mi kupić giga Pusina! Może dlatego, Kitek, że to ty miałeś mi pierwszy kupić moją Jumbo Żabę! No ale przecież wiesz, że Jumbo Żaby się nie da dostać w Polsce! No ale przecież wiesz, że giga Pusina się w tym momencie też nie da nigdzie dostać, bo wszędzie jest wysprzedany! Ja wiem, gdzie go możemy dzisiaj zdobyć, czyli zgadzasz się, tak? Dobra, dzisiaj jeśli jakimś magicznym sposobem jesteś w stanie go kupić, to okej, tylko dzisiaj. Jeśli dzisiaj ci się go uda kupić, to jest jedyny warunek. Tylko dzisiaj. Masz czas do 12 w nocy. Ubieraj się, Mufinka, wychodzimy. Ale niby gdzie? Gdzie ty chcesz pójść? Do sklepu? Dzisiaj? Nie, na targi fantastyki. To dzisiaj? No nie to ledwo co weszliśmy, a zobaczcie co zobaczyliśmy. Jumbo Pusin. Giga Pusin. Dobra, słodyczy japońskich to ja mam na razie dość, ale tu miały być płatki Pokémon, których w Japonii nie było. I ich tu nie widzę. Może spytam się pani ewentualnie. Ja znalazłam giga Squishmallowsy, ale to nie jest Jumbo Żaba, a ja chciałam Jumbo Żabę, więc Kitek poluje na tego tutaj słodziaka. Jest nawet tam Clifford. Kitek, ale masz tylko jedną wybrać i jedną, nawet nie myśl o więcej. Uniosę go? No dość spory jest, powiem ci. Ale ma rapetki. Dzieje się, pan nam go pakuje. O mateczko. Tam już jest pusta przerwa. Kitek, zaraz dostaniesz. Mateczko. Jest kawał miłości. Trzymasz go? Trzymaj. Okej. Mamy go. Jest. Dziękuję bardzo. Wiekopomna chwila, to się stało. To się stało. Giga Pusin jest. Zbiorę sobie taką listę i płatek nie mogę, bo płatki się skończyły. 700. Idziemy na dobre pićku teraz, Kitek. No, dla niego jest warto. Co ty, słodziaku? Ale ciężko jest wyjeść. Idziesz z nim na pićku. Idziemy na picie? Uraczę pićko kupione. Jest ciężej niż myślałem. Jak próbuję coś się napić z tym, ale ciężko mu idzie. Gitarstwo moje. Jak jest? Dobrze. Dobrze? Tak? Wiesz, że on jest większy od ciebie? Nie. Jest cięższy. O, tu jest twoje idealne miejsce, pasujesz tu. Kitek, zapomnij! No zobacz! Nie, to kupiła. No nie, idealnie nie, to nie wygląda! Nie, żeby tu usiąść albo położyć torebkę, nie Pusina! Pusina! Słuchaj, co ty na to, że jutro robimy mu cały pokój? Trzeba mu przerobić pokoik. Trzeba mu kupić pokój. Do jutra! Wielki dzień nadszedł i to właśnie dzisiaj zrobimy wielkie miejsce dla naszego giga Pusina. Nawet na tą okazję specjalnie przygotowałam perfumy pusinowe, które kiedyś dostaliśmy od Zuzi, także dziękujemy! Dobra, jestem gotowa. No i tu będziesz siedziała. Nie, Kitek, tu tak, nie może siedzieć, pasuje. Bo ja nie po to kupiłam tą pufę. Na wejściu będzie wszystkich słuchaj, witał. Słuchaj, tu już jest jeden Pusin, tam, który wita wszystkich gości, więc nie. Ja cię kręcę, jak zwykle problemy. To tu będzie siedział. Kitek, ale on zajmuje tak naprawdę 3/4 tej pufy. Dobra, wcale, że nie, może... Jedną drugą. No może troszkę. No to może tutaj. Kitek, bo się ten stół pod nim załamie. O nie, tak nie wolno. Nie, Kitek, tutaj też nie. Pasuje tu idealnie do kwiatuszka, patrz. Chyba nie. Dobra, tutaj trzeba zdecydowanie posprzątać i zrobić go tutaj, moim zdaniem. Przecież on gdzie? Się na zdaniem... tło? No ale nie chcę, żeby był na tle, jeśli się zmieści, chociaż nie wiem, czy się zmieści. Mufinka, weź go podnieś. Gdzie macie? Ja cię kręcę, to jest naprawdę ogromny. Nie denerwuj mnie. Właśnie chcieliśmy zrobić zdjęcie do miniaturki i się przeraziłam, że on jest taki wielki i się w obiektywie nie mieści. Dobra, Kituś w ogóle już jest po przejściach i Kituś nie leży, już stracił swoją twarz. Tą taką elektroniczną też się stracił, stoi jak no niestety powoli się żegnamy z Kitkiem.
Nie. Z Hoho Pushinem, bo już po świętach, Kitek. Hoho Pushin. Ale mamy teraz. Z niego zrobimy. Kupimy ci czapeczkę. Nie znajdziesz takiej wielkiej czapki. Znajdę. Okej, okay, i teraz... No, teraz co? No, spożycie... Pudło z naszych rzeczy, właśnie, to jest całe pudło rzeczy, które przywieźliśmy z Japonii! Jej! Daj mi chwilę. Pomocy! Wow. O matko! Co? Jakie... Ale jesteś pewien, że my nie pomyliliśmy rozmiaru? Czy to jest jumbo, czy to jest jakiś super jumbo? To jest jumbo, zwyczajny jumbo, ale ja myślę, że są jeszcze większe. Wiesz co, na płucu on wgnął na mniejszego. No. Ale Kitek, co ty tak? Robisz? Śniadanie robię. Żartujesz sobie. Co? Żartujesz sobie. Nie, no przecież później też musi jeść. Co? Przecież on zje cały ten talerz i się nawet tym nie daje. Poczekaj sekundkę. Kitek, nawet się nie masz. Nawet się nie masz, zostaw tą muffinkę, on nie zje mojej poduszki muffinkowej. Co najwyżej możesz mu dać do picia z naszego kubka. Nowego Sakury. Tak więc zapraszam. Tam jest Piciu. No, przecież mówię Piciu, tam jest, uważaj. Zapraszamy na nasz sklep, sklepmuffinki.pl, w którym możecie kupić właśnie nasze nowe kubeczki i nowe rzeczy. Proszę bardzo, Pushinku, bierz się za pałaszowanie. Nie połknij tego kubka, będę wdzięczna. Ja mam kitkowy. Kitek, ja się cieszę, że ja wczoraj wyczyściłam ten kibelek. No. Matkuś, jak on później na toalecie będzie musiał usiąść? Trzeba go wykąpać jeszcze. No nie, no Kitek, nawet się masz, tam jest mokro. Matko, mokro tu jest. Chociaż go przymierzę. Jak szampanę, musimy go pić. Pod prysznic on nie wejdzie, nie ma szans. Sprawdź. No mówiłem ci, że nie przejdzie, zobacz. No próbuj. No chyba nie będę go wciskał, nawet boczkiem nie wejdzie, no. Ja cię kręcę. Może od góry. Od góry, no. Nie, dawaj. A brudzi się. Brudzi? Ale się umyje. Oj, w tym samym pokoiku będziesz miał towarzystwo i to twojego brata bliźniaka. Albo to jest on, on się tak tutaj gapi. Kitek, idealnie to pasuje. Jak ty się tu zmieścisz na streamie? Jaki on jest wielki. Ja go tak puszczę, on będzie tak streamował. A gdzie ty robisz streamy? Zapraszam was codziennie na kanał X-Kitek Roblox, na którym ostatnio codziennie streamuję. Razem z Giga Pushinem. I rozdajemy Giga Huge Pety. Muffinka to jest pora, kojarzysz co wszyscy robili z Pushinem? Nie. On tak fajnie... Kitek! No co? Słuchaj, mam dla niego Kinder Joya, nie z Harry'ego Pottera, bo już nie było, to niech otworzy. Nie mogę nigdzie dorwać, byłem w sklepach i nie ma nigdzie, więc nie chcę co kupić. No tutaj daj, gdzie ty otwierasz bez niego? Którą chcesz? No z figurką, czy z czymkolwiek. Która jest figurka? Nie, to jest jedzonko, to jest figurka, to jest figurka. Giga Pushin, przynieś nam szczęście i... Może Harry Potter, co to jest? Harry Potter. Serio? Nie. Kurcie. Co to jest? To chyba nie do tego służy, ale jest tego zrobiłam pierścionek po prostu. Co ty robisz, Kitek? Mini Pushin? Średni Pushin. Giga Pushin. Sądzę, że przydałby się jakiś pomiędzy. Jej. Nie przydałby się. Nie, już przydałby przydał się taki pomiędzy. O, to trzeba ułożyć wąsiki. Proszę bardzo. O, jak to ładnie wygląda. Ej, to jest rzeczywiście warto było go kupić. No wiem, że warto. Patrzcie, jakie przymoblowanie nowego tła. Jak wam się podoba, koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja uważam, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że tutaj przydałby się... Jumbo żaba by się przydała. To jest Squishmallowsów, którą... Nie. Kitek tutaj... mi obiecał, bo już dawno ją wygrałam. Na Disneyland, który wygrałam, czekałam 6 miesięcy, aż mnie zabierzesz, więc mam nadzieję, że w końcu tą Jumbo żabę dostanę. No nie przesadzaj, to nie jest tak łatwo szybciej polecić do Japonii. No co? A co do tej drugiej strony muffinka, ja osobiście uważam, że Jumbo nasz Pushin chciałby swojego kolegę, z którym tam mieszkał po drugiej stronie i byłoby idealnie, czyli mamy Jumbo jednego Pushina, teraz drugiego kupimy i będzie super. Nie, Jumbo żabę! Nie muffinka, drugi Pushin już idzie.